Serio, już nie mogłem patrzeć na to, nie, że wszyscy streamerzy napi***ają House Flipper, więc ja po prostu odpalam się dla was, zaczynamy daily, 3 dni pod rząd. No nie mogę na to patrzeć, tak, więc po prostu dzisiaj na streamie aż 3 lokowania będą, bo będzie House Flipper. No i co, House Flipper 2 dzisiaj z Next CSGO, tak to będzie wyglądać. Nie, ale serio, płacą tyle, że k***a dom można za to kupić, nie? To jest k***a nie posprzątam domu wirtualnego, k***a co oni myślą? A poza tym to jest jedna z moich ulubieńszych gier, bo w House Flipper 1 to ja mam 700 godzin przegrane, także jeżeli... Nawet jakby to nie była współpraca, moi drodzy, to dzisiaj tak czy siak byłby House Flipper na streamie. I nie wiem, czy Majestika jeszcze nie dorzucimy. Ja dostałem tyle za House Flippera. O, tyle. O. Nie, więcej, bo to w stówkach to tyle to jest zdycha, a tego tutaj jest, a nieważne. Nie, bo już mówiłem na początku streama, nie mogłem patrzeć, jak ci streamerzy wszyscy pchali sleepera na p***ałem, więc dzisiaj po prostu Frania dostał 40k. No, to miłego sprzątania mu życzę, tak? Tyle sprzątaczki dostają za granicą do sprzątania, także pozdro dla ciebie, Franie Rusiecki. To nie jest konkurs, to nie jest wyścig, to ile dostał, ale po prostu, to po prostu chodzi o to, że ta gra jest wspaniała, tak? Budzik mi dzwoni do roboty, mam przejechać k***a na wyspy sprzątać w przekazie. Właśnie mi budzik dzwonił, a zaraz wstaję do roboty, no. K***a, 2 minuty mamy się spóźnić, to mnie szef zajebie. Ole, chata. Nie, no, to trzeba posprzątać. To trzeba posprzątać, bo tak... To taki syf jak ty masz, no, to nie. No chłopie, chodź do roboty, bo już kurwa nie wiem, co ty odpierdalasz. Czy idziesz w końcu sprzątać? Idę. Dobrze, że mam kamerata tutaj do sprzątania. Nie zapomnij streama dać na Discordzie. A po co? No jak po co? To przecież, a to nie jest multiplayer? Nie. Ty patrzysz, żartujesz, że ty będziesz ze mną siedział tu 2 godziny i w to nie grał. Przecież ja cię zaprosiłem, bo myślałem, że we dwóch będziemy chatę sprzątać. Ty patrzysz, pierdolisz. No, chłopie, nie, ja to jest multiplayer. Nie, to nie jest multiplayer, jest, chłopie. Jest. No nie jest. Chłopie, musisz, ale spokojnie, jest ja będę nadzorował. Jest koop, 100% jest koop, bo ja się po to... Ja będę ale na... nie, słuchaj, ja gadałem ja z nimi. Ja będę nadzorował, czy ja to się... robisz, kurwa. Ja się zgodziłem, żeby był koop. No to ty będziesz nadzorował pracę moją? No ja będę, chłopie, nadzorował twoją pracę. Ale ja się do roboty nie nadaję. Nadajesz się, nadajesz, chłopie. Trzeba się przygotować, bo jak to wszystko pierdolnie, to trzeba będzie zakasać rękawy. 6 rano do roboty. No przecież koop miał być, ty. No nie. Ja nie, to ja zgłaszam zażalenie, przecież ja się zgadzałem, bo miał być koop. Ja dzwonię do nich, przysięgam ci. Cześć, bo mi dzwoni to... O Marino! Chłopie, żartuję, że to nie jest koop. No nie jest. No musi być, widzowie, wygooglujcie to, proszę was. Interesuje cię flipowanko domów? Czy flipowanko na kasynie się interesuje? Takie pytanie mam do ciebie. Czaj, wróciłem z starego, dobrego pinakowe, żeby znaleźć tu pracę. Nie no, jestem bogaty. Mir, skończ rozmowę. O, to krzesło takie jak ja mam teraz. Zobacz, po prawej stronie to krzesło. Chłopie, zobacz, to jest moje krzesło tam. To jest moje krzesło. Zobacz. Bez kitu, ta twoja jest chyba w gorszym stanie. No, to jest moje krzesło z call center. Podnieś. A co to jest? No możesz podnosić, jak przytrzymasz to podnosisz i możesz sobie to ja w takiej melinie mieszkam, czy o co chodzi? No melinę, jak z k***syn tu jest. Te drzwi... Drzwi ten zabrałem. Co, już nie będziesz szło tu wejść, czy co? No nie wiem, akurat nie przyszło mi do głowy, żeby drzwi zabrać. To ja tu zabieram te drzwi, ten pokój już nie istnieje dla mnie. I tu je stawiam. Pach. No. A tu po lewej jest karteczka, zobacz. Po lewej zostawiłem dla IVP Sikeli tutaj. Gdzie, po prawej gdzie, twojej. Odwróć się. Odwróć się teraz. No idź w prawo swoje. Kilka kroków w prawo. I tu po lewej, o zobacz. Welcome home, sweetie. Welcome home, to jest twoja chata. No tak, tak. Nie, no dobra, stary, szukaj tego koopa, bo to... A to czekaj, to ty wiedziałeś, że jest koop i zgodziłeś się przyjść tutaj nadzorować moją pracę przez najbliższe 2 godziny, wiedzą, że no nie tak, będziesz grał? No tak, bo ja muszę patrzeć, jak ty robisz. Ja myślałem, że to jest koop, dlatego się zaprosiłem. A ja sobie właśnie tak sam ty piszesz do mnie i tak mówię... No bo słuchaj, No. Ja sobie myślę tak, jak chcę, żebym posiedział, to mówię, to posiedzę, no co tam, mi nie przeszkadza, nie, mogę sobie siedzieć, zaraz sobie flaszkę otworzyć. Nie, słuchaj, ja powiedziałem tak, że House Flippera 1 jestem fanem, ale do 2 nie jestem przekonany, bo w 1 po prostu mam 700 godzin, nie, jak mi oferowali współpracę, no i mówię, jednak nie jestem przekonany i dostałem wiadomość, że jest koop. Że mogę sobie z Nexem pograć, ja mówię, dobra, to jakoś to pójdzie robota. Ale spokojnie, pójdzie robota, nie ma problemu, na luzie. A do sąsiadów już nie mogę? Tu nie możesz. No to pobieram zara mody. Bo ciebie musieli odgrodzić. A jest jakiś hot coffee mod? Jest jakiś hot coffee mod w tej giereczce? Bo tam widziałem, że mody nie. są... Aha. Hamaka nie ma, bo kopycho rozjebał, także hamaka nad nie szukaj. Okej. Okay.
Dobra, no i naciskasz teraz taba, bo to jest... Ale to jest tutaj dom nic normalny, nie czy to ludzie tak mieszkają, czy to jest jakiś dom letniskowy, bo nie wiem, bo to tak metraż to taki, nie wiem. Dobra, no i co mam robić? No tab te drzwi teraz. To też, tych drzwi też już tu nie ma, bo ja nie chcę mieć tab. Tutaj. Chłopie, zostaw te drzwi, zostaw te drzwi. Nie, drzwi też nie ma. No zostaw tu drzwi. Tu będą drzwi nowe, to będzie podwójne drzwi, bo ja mam w chacie dużo pieniędzy. I ja muszę mieć, o widzisz? A tu jest framuga. Ciśnij. Poczekaj chłopie, nie... Fuga chyba. Wdrażalaj się w robotę. O. No i drzwi. A tu już zobacz, już jest jeden pokój mniej do sprzątania, bo nikt nawet nie wie, że tu był pokój, kumasz? Czyli co, czyli rodzice mi zostawili chatę i pojechali? Tak, ale czekaj, bo coś mi tu nie gra. Coś tu nie gra, nie? A ty chłopie, dzwonił ten chłop ze zleceniem i co ty mu powiedziałeś w końcu za te rozłączyłem się, bo czekałem na koło. A, to co, już grę zbugowałeś i się nie da nic zrobić, teraz roboty zadlałeś? A po co robotę? No ja zrobię co po swojej, a nie mogę... Dobra, ja odpalam sandbox, ale to nie jest robię robota, do marzeń, bo ty zle... chłopie, robię bo ty zlecenia dostajesz na mieszkania i trzeba je czyścić do chuja. Tak? A teraz nie ma zlecenia żadnego, no to jest twoja... No weź tego taba jeszcze raz na dół. No. No weź tego maile jeszcze, maile. No. Coś mi tu nie gra. Coś tu nie gra, nie? No nie, no a weź to kliknij, archiwizuj. No to usunę go. No, no to weź to usuń. Ale jak to jest możliwe, chłopie? Może on będzie dzwonił jeszcze raz, albo zbugowałeś grę. Koperta, o jest, czekaj. O, jest, jest, tak. Pośrednicze sprzedaży takiego jednego domku i chwilę panuje w nim totalny chaos, potrzebuję kogoś zapomnieć, tak. Żeby mógł mi to posprzątać. No i tutaj trzeba naprawiać, zobacz jak rozpierdol. A to ten syf to też ma sprzątać, to? Remontowanie. No, no, zbieraj to chłopie. To dobra książka jest. Tą książkę na razie zostaw, bo i tak nie będziesz mógł jej zabrać. No to, nie, no to... Chłopie, no co ty robisz? No sprzątasz. Do kosza! Postaw kosz pionowo. Ciśnij ten kosz. Do chuja. Nie da się... Daj bo... łapę teraz, daj na łapę i podnieś kosz. O, dobra, ustaw go. No ale to nie tak daleko, bo byś musiał tam wrzucać. Ale ja chcę mieć, żeby było elegancko. Kto tak kosz no trzyma? Ale to potem ja tu robię zabudowę na śmieci. Ja tu robię zabudowę na śmieci. Bo to jest wstyd jak chuj przed sąsiadami. Chłopie, nie pikaj tam, zabudowę bo nie ma... robię, nic na razie kup, nie kupuj. Patrz, zabudowę nie na kupuj. Śmieci kupujemy im tu, pa. No i tak to wygląda. No i właśnie tak to wygląda na dzikiej razie. A ja co to jest? Co to jak ci płot kupuję, ma słupka mi przyzwiezi. Ale chłopie, ty nie masz płota żadnego robić, tylko posprzątać to. Chłopie, pajka zabudowa na śmieci, tylko te... Chłopie, tak jak w CS-a ja ci dawałem coaching, tak jak wczoraj miałem coaching od Emisia z dzisiaj, ona jest fanką tej gry i ona nawet współpracy nie miała i w to grała i wiem na czym to polega, chłopie, odsąśnij się. Poczekaj, bo to nie tak w ogóle powinno być. I zobacz, bo docenią moją robotę, zapłacą mi ekstra, bo im zrobiłem ten śmietnik zabudowy. Nic nie zapłacą ekstra, nie ma szans. Zobacz, zobacz i teraz sąsiad idzie i nie widzi, że jest chleb. Widzisz? Po boku, next peak, mógłbyś zrobić? Dałby radę tą takie książkę. Coś ale syf, ty! Nie, no to chyba Patryk Bandurski tutaj po walce świętował. No tak, no to na pewno, bo widziałem, że tam gile są wyrozpięte. No ślizgasz, tu poszedł. Możesz iść z przodu tej chaty. No patrzę, czy jeszcze nie ma gdzieś świeci, bo jestem bardziej... Sprawdzasz, czy bany hop działa. Sprawdzam, no działa. Działa, widzowie, działa bany hop. Działa bany hop, grywalna jest giereczka, pozdro. Można normalnie siedzieć, dzięki, pozdro. Ale idziemy na surfa. Dobra, chwila. Zadaszony będzie śmietnik, wiesz? Poczekaj, muszę to inaczej zrobić. Żeby nie lało. Żeby nie lało na śmieci. No to trzeba zadaszyć, bo to nic z tego nie będzie. Pach, zoba! Kupuję mopa. Ale to nic nie daje ten mop, chłopie, na no razie. Jak? No chłopie, to będę gąbką tak chcę za... ten? No trzeba! Ścieraj! Ej, zmęczyłem się już. Ja bym wolał budować te domy, jedę chyba na Fear Builda. Wcisnę jajku też, co jakiś czas. Po co? Przecież ja widzę gołym okiem. No ale są takie nieraz ukryte co plamy, to w ogóle? Które, co to jakie stopy ma? Pingwina ktoś na chacie trzymasz i co? Nie, bo tu się jakaś... On ci mówił, że tu się chyba sowa wpierdziła przez okno i narobiła gnoju. Ej, chłopie, jak ja mam dom odkurzysz, to mi się w głowie kręci. A tu jeszcze jest, chłopie, tu jeszcze jest ten. Czy tą szybę trzeba zamknij szybę i szybę trzeba wyczyścić. Ciekawe, czy Ditka jest świadoma jaka ten... Jaka tylko stawka za sprzątanie teraz mieć. Jest. Jaka stawka za sprzątanie została teraz podniesiona po tym. Czy nie wiem, czy James zdaje sprawę, ile House Flipper mi zapłaci, żebym ja to posprzątał, także... Następnym razem, jakbyś potrzebowała pomocy w sprzątaniu, to się zastanów dwa razy. A zrobisz House Flippera IRL? Dałby radę. No, no chłopie, to... w tym domu tylko ja sprzątam. A, to pamiętam jak mówiłeś na tym, na sektorze, że ona taki syf w domu robi, że chuj. Plamy, no plamy, jedna plama gdzieś jest, chłopie, cały czas. No to gdzie? Za telewizorem? Chłopie. Nie, na pewno nie tu. Dobra, koniec zlecenia. Dobra, i tak dwa kloka za takie zlecenie to dobrze. Dobra, dawaj następne, bo akurat jestem w sztosie. Teraz dzwoni, jak ty rozpierdol taki zostawiony jest. No nie wiem, wynajęli mnie na przeprowadzkę, ale syf jest jak...
No, jak zwykle kobieta wykorzystuje faceta, tak? To jest normalne. Miała być przeprowadzka, teraz jeszcze chce, żeby posprzątać. Newspaper. Dobra, najważniejsze, zabudowa na świetniki. Bez tego ani rusz. Podejrzewam, że tego wszystkiego to się w jakimś późniejszym etapie używa. Ale ja jeszcze nie doszedłem do takiego. Ale spokojnie, dzisiaj będę grał prawdopodobnie całą noc w House Flippera. Więc pewnie dojdę do takiego etapu. Może nawet dzisiaj skończę gierkę. No z tego wyciąga. No rolki. Musisz rolki wsadzać do tego. Nie da się nałożyć. Tutaj do szafki musisz rolki wrzucić. Serio? No, kolorowe są. No ale co to jakiś burżuj. Zobacz, kolorowe rolki, chłopie. Żebyś się k***a nimi bawić. Ja da się układać tak, u mnie tak w chacie stoją, jedna na drugie. Ja w ogóle wyciągam to z szafy i chyba poukładam mu coś tu. O, pa. Chłopie, dzisiaj jak jeździłem, jak jechałem sobie, to cały czas miałem to w głowie. A wyobrażasz sobie na przykład, stary, że ten, idziesz chłopie, patrzysz, a duco na laptopie w to napierdala, a w domu syf jak skurwysyn. Czego nie można do dołu zbudować tego? Takie strome ma być? Żeby wyobrazić, k***o, nie? No to czemu, takie strome ja, ty masz chłopie, że troszkę wyobraźni? Ty drabinę, k***o, właśnie, ale nie da się, zobacz. Ej, ja to jest drabina. Zobacz, no nie idzie. Czego nie? Gra blokuje twoją wyobraźnię. No przecież co jest? No to jest delikatny power gaming, to już co ty teraz robisz. Nie, dobrze będzie, poczekaj. Trochę mi to przypomina tego Urbexa, co z Bandurą chodziliśmy. No zobacz, dobrze jest. A podobnie było, nie? No, wchodzisz? A najlepsze jak my sobie tam idziemy i stoimy, i tacy zesrani, a jakieś ziutki takie z podstawówki wracają i tak. Ej, ale jutro to pojedziemy jeszcze do tej piwnicy, k***a. A Bandura, chłopie, siedzi blady jak ściana, chuj wie o co chodzi, a tu sesiutki z podstawówki przyjeżdżają. No i chuj. Te okna coś krzywo są, ale jest dobrze, bo dach jest, wszystko jest. To jest pato stream zbudowania tej Dobra, pa, lecimy, pierwsze mieszkanie. Czekaj, tu będzie piwnica. To jest delikatna jest. I się wydaje, że w życiu nie jedną kamienicę żeś zajebał. Tu jest pierwsze mieszkanie, BUM! Witam! A. Wow, to no. To nie są te kapsułowe w Warszawie, co morda, poczekaj. A to jest, chłopie, schronisko? Ale to jest dopiero fundament. Chłopie, zaraz zrobię do jedne mieszkania ludziom tutaj. Patrz, pierwsze, buch, kupujesz. Buch, zobacz. Kapsułowe mieszkania, patrz. Pierwsze mieszkanie tu będzie. Wchodzisz, zaraz tu będzie mieszkanie. A ty siedzisz tak ustawiony jak w CS-a, jak żeś na fokusie. No bo się skupiam, żeby było dobrze. Gość monitor ma tak jak w CS-a grał. O, pierwsze mieszkanie jest tutaj. Ej, a może zrobić ławeczkę dla gitów z Gorzowa? To przed blokiem będzie. No. Patera, jak ci mordę zamykam. No. Proszę bardzo. Patrz teraz. Bierzesz wałek? Patrz teraz. Wałek, to ty teraz zajmujesz tutaj, chłopie, na tej budowli. Patrz teraz, zobacz, jaka chata. Ej, a ty jesteś X architektani? Poczekaj. Zobacz, jak światło fajnie wpada w ogóle, tu okien nie ma, to zaraz. Lepiej wróćmy do sprzątania, stary. Nie wkurwaj, bo właśnie dobrze mi idzie. Jeszcze tylko 16 takich mieszkań muszę zrobić. Słuchaj, a mógłbyś w briefie zerknąć, czy nie musisz kariery robić czasami. Serio? O kurwa. Poczekaj, przeczytam, bo nie czytałem wszystko. Ja tam mówię, godzinę mieszkania kleję. No nic, widzowie, miało się o 22 skończyć, ale wygląda na to, że zostały jeszcze... Nie, dobra. 23. Ani zobaczą skończony projekt, to jeszcze mi podziękują, że to tak wyglądało. No widzowie, dzisiaj House Flipper do 24 akurat, tak wypadło. Szklone w ogóle. Ej, słuchaj, a ty jesteś prowadzącym tego programu do mnie do Poznania. Rozumiesz, jakie byłyby jaja, jakby się okazało, że w briefie trzeba grać w fabułę? Ja ale... Tak, aż musiałem se zgooglować, jak się ten program nazywał. Do mnie do Poznania. To będzie dom na nową energię, na fotowoltaikę. To nie trzeba ani żadnych kabli. To będzie jak się grzało panelami na górze i to będzie wszystko chodzić. Jak ty takie mieszkania kupujesz, to się nie dziwię, że dalej streamujesz. Kurde.
A tam w briefie, że trzeba w fabułę grać, rozumiesz? Jaki knockout dostanę nagle? Nieźle, nieźle. W końcu zaczyna to wyglądać. To zamknij mordę, no ale taka prawda, ja nie wiem co ty teraz gadasz. No pokaż swoje mieszkanie, wyłącz Greenskina i powiedz mi co jest nie tak z tym mieszkaniem a swoim. No ale co, mam ci dom pokazywać cały czy co? No nie, no swój pokój na przykład, no właśnie ci zaraz będę robił pokój w gierce. Widzowie, ja na przykład w kopie nigdy w lepszą gierkę nie grałem. Nie mogę tego edytować. On cię zaprosił do wspólnej gry, tak? Tak, no. Ale jaki jesteś arogancki, buduję mu mieszkanie za darmo, on jeszcze narzeka. Ej, możesz mnie przeprosić? Przepraszam cię. Gdy jest zadowolony, Lucas idzie po jego myśli, wydaje okrzyk, jaba daba tu. A ty czego jeszcze nie wydajesz? Kolego, bo widzę, że ci dobrze idzie. Kajcie. Witamy z tej strony IKEA, poszukujemy projektantów wnętrz, widzimy, że jest pan świetnym kandydatem. Na początek możemy zaoferować remont w Sosnowcu, o więcej prosimy o odpowiedź. Nie mam czasu, przepraszam. Co tu miało być, bo już się zgubiłem? No prawdopodobnie tylko ty wiesz. Ja wyjebiesz tą cegówkę z okna, czy nie? Którą cegówkę z okna? To? No. Zaraz, to nie jest ważne, licz się wnętrze. O k***a, drzwi nie idzie otwierać. No niestety, nie ma wejścia. Nie będzie RP, dopóki blok nie będzie mieszkalny. No to niestety! No to niestety! No to prawdopodobnie widzimy się w 2025 w Los Santos. Jak się nazywa to kwiatek w tym stoi? Doniczka. O, widzę, że next dzisiaj bez green screena. A co to taka wielka donica, ty? W ogóle jest ten event twitchowy z tym RP, nie? A coś słyszałem, właśnie, nie. Ogólnie Twitch z Rockstarem robi event dla graczy RP, dla community RP. I to działa tak, że możecie osoby, które oglądają RP, oni rozdają ile? 600 tysięcy subów? Tak, 600 tysięcy subów. A ludzi, którzy streamują GTA RP, oni rozdają dla ich jakby widzów 600 tysięcy subów. Więc za samo oglądanie na przykład w RP mnie, czy kogokolwiek innego, streamera, to zgarniacie suby, jakby takie subtokeny, możecie sobie potem użyć. Nieźle. No dobra, poręcz sobie. A za oglądanie House Flippera ile będzie subów? O, ja miał na suby przejrzeć. Też 600 tysięcy subów. Też 600 tysięcy subów. Chuj w to RP, rozbudowa bloku, tak zrobi. No. Widzowie, to jest dopiero początek pięknej przygody, ale już myślę, że ta gra zostanie ze mną na zawsze. Teraz 100 stream będzie rozbudowa bloku, a jak wybudujemy ten, to będziemy budować następne. To się nauczy, jak powstają bloki. Oho. Ej, chłopie. Ja chyba tu zamieszkam. No nieźle. Nieźle to wygląda, nieźle. Nie, ale jestem zadowolony. Tak mnie wyzywaliście na początku, a jakoś się udało. No nie, nieźle. Nieźle. To zobaczymy, jak ty zbudujesz.